Witam Państwa serdecznie w kolejnym wideoblogu Tomasza Jaskóły. Dziś w podwójnie nowej odsłonie, to znaczy po pierwsze już wszyscy wiedzą o co chodzi, a po drugie w dość ciężkiej sytuacji, Szanowni Państwo, założyłem koszulę slim, jak Państwo zauważyliście, a to oznacza, że wprawdzie są to odwracalne zmiany w mojej sylwetce, ale ciężko ma przepona, pracuje, żeby dopasować się do tej koszuli. Dziś chciałbym przekazać niezwykle cenne informacje. Informacje dotyczące tego, jak częstochowski podatnik i komu płaci niesłychanie duże sumy wynikające z umów cywilnoprawnych. Otóż w tym miejscu chciałbym oczywiście podziękować panu Arturowi Sokołowskiemu, który złożył interpelację, dzięki której znamy te umowy z czterech ostatnich lat. No i przejdźmy teraz, dzięki panie Arturze, to jest kawał dobrej roboty jak zwykle. Przejdźmy teraz do ciekawych zestawień i analiz. Dotyczą one na razie roku 2014. Po pierwsze, 6 tysięcy złotych otrzymał trzeci częstowski przegląd autorskich kabaretów. A kto był beneficjentem? Podmiotem, z którym podpisywano tę umowę? Zrzeszenie Studentów Polskich, Rada Okręgowa. To dokładnie ta Rada Okręgowa, w której chyba operuje pan Piotr Zawada. Następny kuzyn pana Jarosława Marszałka, tak? Chyba się nie mylę. Szanowni Państwo, ale następne 6 tysięcy złotych podatnicy częstochowscy wydali na scenariusz, przygotowanie oraz koordynację parady 20 czerwca 2014 roku przy ulicy Piłsudskiego w Częstochowie w ramach Częstochowskiego Festiwalu Kultury Alternatywnej Frytka Off. 6 tysięcy za scenariusz i koordynację parady. Przejdźmy dalej. Pamiętacie Państwo akcję, gdzie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk rozdawał body? Tak się robi promocję, prawda? Ile Państwo za to zapłaciliście, że pan prezydent Matyjaszczyk razem z liderami SLD rozdawał body dla niemowląt? Ano, 39 390 zł 75 groszy, wykonanie gadżetów promocyjnych, body niemowlęce z krótkim rękawkiem z nadrukiem. Wiecie, jaki nadruk powinien być na tym body? Nie okradajcie mnie. Tato, mamo, nie wierz tym złodziejom. Dobrze. Szanowni Państwo, przejdźmy dalej. Otóż klub sportowy Walki Start to jest jakiś niezwykły klub, bo on, Szanowni Państwo, dostał na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Swoją drogą ciekawy jestem, jak wygląda samoobrona człowieka siedzącego na wózku. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Ok. 42 tysiące złotych. Czy przypadkiem nie jest w kadrze tego klubu i nie funkcjonuje w tym klubie pan radny Łukasz Wabnic? Przypadkiem, nie przypadkiem, bo na pewno funkcjonuje, oczywiście sprawdziłem tę informację. W tym samym czasie, ja mogę powiedzieć i pokazać, przepraszam, w tym samym czasie, Szanowni Państwo, jak sobie zliczę, Areoklub Częstochowski. Areoklub Częstochowski. Najbardziej utytułowany klub sportowy w Częstochowie. Najbardziej utytułowanego sportu w Polsce. Gdzie prezes tego Areoklubu jest jednocześnie prezesem Federacji Ogólnopolskiej. Mało tego, jest wiceprezydentem Federacji Ogólnoświatowej, dostaje, uwaga, 3000, 2000, 2000 i 2000, jak mnie moje oczęta nie mylą, to oznacza 9000. 42 tysiące i 9000. Jest różnica, prawda? A kto jest prezesem tego Areoklubu Częstochowskiego? Włodzimierz Skalik. Ach, ostatecznie to nie ma. Szanowni Państwo, pan Łukasz, ja bardzo lubię pana Łukasza, tylko problem na czymś tu polega, prawda? Jest jakaś taka różnica. Spójrzmy jeszcze na kilka takich fajnych rzeczy, które Państwu wynotowałem, bo bardzo mi się podobają. Uwaga, 3
3564 zł, kochani podatnicy, zapłaciliście za wykonanie tortu wraz z obsługą podczas imprezy Piknik Europejski 1 maja 2014 roku. Szanowni Państwo, ile kilogramów ten tort miał i obsługa? Ja tak sobie liczyłem, że kurde, tak na 100 osób, 200 osób, 300 osób. To by szczerze mówiąc, człowiek się zmieścił w 700, 500 zł chyba, nie? Max. Ja oczywiście nie mówię, że to jest przewartościowane, ja tylko po prostu jestem trochę zszokowany, że taka pozycja jak tort i obsługa podczas imprezy Piknik Europejski kosztowała nas 3,5 tysiąca złotych. Spróbujmy jeszcze. Dofinansowania zadań na modernizację systemów grzewczych. No i teraz. 1000 zł pani Jadwiga Blukacz. Blukacz. Znane nazwisko. Blukacz. Dofinansowanie zadań na modernizację systemów grzewczych. Jan Kromołowski. Znowu znane nazwiska. Same znane nazwiska, szanowni państwo. Ojej. Dotacja zadania pod nazwą zakup i montaż kolektorów słonecznych. 2000 zł. Kto jest beneficjentem? Krzysztof Matyjaszczyk. Jedźmy dalej. Szanowni Państwo, jest ciekawych kilka jeszcze pozycji. Możemy tutaj, ja zostawię sobie na wiele tutaj chyba odcinków, ale jeszcze jedno. Szanowni Państwo, jest taka gala sportu, na której Państwo się mocno wszyscy podniecaliśmy, znaczy wielu z Państwa, natomiast ja mniej, mianowicie promocja i reklama publiczna realizowana dla miasta podczas gali boksu zawodowego. Pożegnanie Andrzeja Gołoty kosztowała dla firmy Neiman Box 120 tysięcy złotych. 120 tysięcy złotych. Inna promocja i reklama publiczna realizowana dla miasta podczas gali boksu zawodowego pod tytułem Fight Night kosztowała 30 tysięcy. Ja bym jeszcze może pokazał... Szanowni Państwo, widzicie, to jest tak, że w 2014 roku ci panowie ze Zrzeszenia Studentów Polskich mieli po kolei, może ja teraz szybciutko pokażę, następne 6 tysięcy, trzeci częstowski przegląd autorskich kabaretów, 40 tysięcy, drugi festiwal muzyczny częstochowskich uczelni wyższych, widzieliście jakiś festiwal muzyczny? Okej. 4400 zł przegląd i eliminację młodych częstowskich zespołów hip-hopowych Mały Grant, Festiwal Fama 4000, 1500, organizacja imprezy na Wrzosowiaku związana z nagrodami i tak dalej, jakieś gry zespołowe, szanowni państwo, cały czas jest to mój kochany, moja kochana Rada Okręgowa w Częstochowie, Zrzeszenia Studentów Polskich, czyli dokładnie tam, gdzie istnieje pan Zawada. Drugi to jest chyba rodzony brat pana Michała Zawady, tutaj jest Piotr Zawada. Pozdrawiamy rodzinę Zawadów, państwo marszałków, rodzinę marszałków i wiele, wiele innych. I teraz, szanowni państwo, ostatnia rzecz. Ja wiem, że jest 8 minut, ale to ważne. Czy państwo zadaliście sobie pytanie, dlaczego gazety nie piszą o takich sprawach? Otóż, no, różne są odpowiedzi oczywiście, natomiast możemy jak gdyby spojrzeć na pewne odpowiedzi w ten sposób. Proszę sobie wyobrazić, że w 2014 roku Agora, spółka akcyjna, otrzymała na publikację ogłoszeń w dzienniku lokalnym Gazeta Wyborcza 43 tysiące złotych, publikacja w dzienniku regionalnym Gazeta Wyborcza 4800, umieszczenie materiału promocyjno-informacyjnego, ale je tu się dzieje 3690 zł, zamieszczenie ogłoszeń prasowych dotyczących przygotowania terenów strefa skorki 2561 i 60 groszy i tak dalej, i tak dalej. To nam daje dosyć poważne sumy, szanowni państwo, i my jako podatnicy chyba mamy prawo o nie pytać. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia i do zsumowania. Dobrej nocy.